Pewien chłopak mieszkał w Trójmieście, niedaleko amfiteatru, niedaleko Opery Leśnej. To miejsce bardzo go przyciągało, lubił tam chodzić, przyglądać, co się działo, choćby zza płotu. Pewnego dnia pod Operę Leśną podjechały cztery wielkie tiry załadowane po brzegi sprzętem estradowym. Chłopak podszedł do menadżera i zapytał, czy mógłby pomóc przy rozładunku. Tak po prostu. Chciał mieć udział, być w środku tego, co się działo. Potem poprosił menadżera o możliwość udziału w kolejnych wyzwaniach i tak z czasem stał się kimś w tej branży cenionym. Dzisiaj w kolejnym odcinku Ewangelii Jana, bo tą Ewangelię poznajemy kawałek po kawałku na naszych spotkaniach. Spotkamy ludzi, którzy w bardzo różny sposób reagowali na osobę Jezusa. Niektórzy poczytywali sobie to za okazję i przywilej robić coś dla Niego. Przeczytajmy pierwszą część. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, lecz tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka zwanego Efraim i tam przebywał ze swoimi uczniami. A była blisko Pascha żydowska, wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: cóż wam się zdaje, czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było pojmać. Poczytywać sobie za przywilej, by mieć w czymś udział, by uczestniczyć. Tutaj czytamy o ludziach, którzy chcieli mieć udział, chcieli uczestniczyć w tym, co dotyczyło osoby Jezusa, ale nie trafili z czasem, bo już go nie było. Jak widzimy, życie nie stoi w miejscu, nie jest zawsze tak samo. Działalność Jezusa ma się już ku końcowi. Już tylko parę dni dzieli go od wydarzeń, które nastąpią, aresztowanie, droga na krzyż. Jezus nie występował już publicznie z racji nagonki na Niego, a Boży plan był taki, że moment kulminacyjny wypadnie w czasie święta Paschy. To On będzie tym prawdziwym barankiem paschalnym, który odda swoje życie, by zapłacić za grzechy ludzi. Więc Jezus przebywał już na uboczu w oczekiwaniu na te dni. Odszedł kilkadziesiąt kilometrów na północ od Jerozolimy i tam przebywał ze swoimi uczniami. I co możemy zobaczyć tutaj w naszym fragmencie? Niektórzy ludzie, jakby się dopiero obudzili, wers 56, szukali Jezusa, pytali, czyżby miał nie przyjść na święto. Życie nie stoi w miejscu. Był czas, kiedy można było skorzystać z okazji. Teraz już było za późno. Teraz już nic nie można było zrobić. To jest jedno ze zdań, które mocno zapamiętałem, wypowiedzianych przez mojego mentora Zygmunta. Pewnych rzeczy, jeżeli nie zrobisz teraz, nie zrobisz już nigdy. Niezwykle ważna prawda. Życie dla Chrystusa jest ogromnym przywilejem. Trzeba korzystać z Niego, kiedy można, bo życie nie stoi w miejscu. I żal mi tamtych ludzi, którzy stanęli wtedy pośrodku świątyni i rozglądali się za Jezusem. Jednak wszystko, co dotyczy naszej relacji z Nim, z Chrystusem, jest przywilejem. Można z tego przywileju korzystać,
ale w czasie wyznaczonym przez Boga. Wtedy, kiedy On nam daje tą możliwość. Ten opis ostatnich chwil działalności Jezusa przed ukrzyżowaniem pokazuje nam całą gamę wyborów, jakich dokonywali ludzie wobec okazji, jaka im została stworzona. Można powiedzieć, pełny zestaw postaw, jakie wypłynęły, ujawniły się w ludziach. A tutaj wyeksponowani są ci, którzy chcieli, ale po fakcie. Żałowali, że nie skorzystali. Patrzmy dalej, by zobaczyć szerszą gamę wyborów. Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Czym różni się ten fragment od poprzedniego? Tam Jezusa nie było, ludzie szukali Go, gdzie On jest, a tutaj jest. I jest okazja, żeby coś dla Niego zrobić. Mamy tutaj kilka sposobów, jak niektórzy ludzie zareagowali na okazję stworzoną przez Jezusa, bo poczytywali to sobie za wielki przywilej zrobić coś dla Niego. Jednym z nich był Łazarz, którego dopiero co Jezus wskrzesił z martwych. On otworzył swój dom. Jak czytaliśmy wcześniej, Jezus przebywał w ukryciu, był poszukiwany przez władzę, został wydany na niego nieformalny wyrok śmierci. Każdy, kto znał jego miejsce pobytu, miał obowiązek zameldować do władz religijnych. Był to swego rodzaju list gończy z nagrodami, z czego, jak wiemy, skorzystał później Judasz. Co to oznaczało wszystko dla ludzi, którzy wtedy mieli kontakt z Jezusem? Przyznawanie się do Jezusa było niebezpieczne. Ale niektórzy czytali tę sytuację inaczej, jako szczególną okazję, żeby coś z siebie dać, jako przywilej udziału. Dlatego pomimo tych trudności urządzono przyjęcie dla Niego w Betanii, a więc parę kilometrów od Jerozolimy, można powiedzieć pod nosem władz religijnych. Już sam udział w przyjęciu wymagał oddania, a co dopiero ci, którzy je zorganizowali. Łazarz jednak patrzył na to inaczej, jak na przywilej. A z przywileju można skorzystać tylko wtedy, kiedy jest dany, gdy jest taka możliwość. Łazarz skwapliwie skorzystał, udostępnił swój dom, pomimo wielkiego wyzwania, z jakim to się wiązało. Bo gdy będziemy czytać w przyszłości dalej Ewangelię Jana, to zobaczymy, że władze wydały wyrok śmierci również na niego, również na Łazarza. Drugą osobą jest Marta. Ona z kolei zaangażowała się w praktyczne sprawy, takie przyjemności jak przygotowywanie posiłku, sprzątanie po przyjęciu. I możemy być pewni tego, że dała z siebie 100%. Skorzystała z okazji, by coś zrobić dla Jezusa, jak się wkrótce okaże, ostatniej okazji. Jednak zaangażowanie jednej z osób wyraziło się w sposób absolutnie wyjątkowy. Tą osobą była Maria. Do tego całego przyjęcia dla Jezusa dołożyła się w sposób szczególny. Funt olejku nardowego. Jaka była jego wartość? Przeliczając na ilość pracy, to roczne przeciętne wynagrodzenie w tamtym czasie. Maria włożyła
w to ogromne zaangażowanie. Kosztowało ją to rok pracy. Czy zrobiła tak, bo powinna tak zrobić? Czy dlatego, że należało tak zrobić? Nie. Zobaczyła okazję. Poczytała to sobie za przywilej. Można powiedzieć, że w niezwykły, pełny sposób skorzystała z przywileju, że można coś zrobić dla Chrystusa. Czerpała pełnymi garściami z przywileju. Jaka lekcja płynie z tego dla nas? Może ujmijmy ją w formie hasła: pełnymi garściami korzystaj z przywileju, jaki Bóg tobie daje, by coś dla Niego zrobić. Przywilejem jest właśnie to, że możemy coś dla Niego zrobić we właściwym czasie. Każdy z nas może zadać pytanie sobie, czy ja jestem taką osobą, która czerpie z tych okazji, które Bóg daje, czy czerpiemy z przywileju robienia czegoś dla Chrystusa. Gdybym miał osobiście odpowiedzieć na to pytanie, jestem trochę zaniepokojony, bo uświadamiam sobie nagle, a raczej Duch Święty mi uświadamia, że mam pewną tendencję, by raczej trzymać się swoich planów, ustalonych wcześniej zamiarów, które okazują się ważniejsze dla mnie niż okazja, którą Bóg stwarza. By coś zrobić, co wynika właśnie z okazji. Jestem mało wrażliwy i chciałbym, żeby to się zmieniło. Przykład. Był u mnie Gustaw Cieślar, przyjaciel, kolega po fachu. Współpracowaliśmy kiedyś mocno w Warszawie. Parę dni temu zaprosiłem go do domu, zjedliśmy pizzę, pogadaliśmy. Gdy się rozstawaliśmy, Gustaw mówi: może podrzucę ciebie gdzieś, jeżeli potrzebujesz, bo Ewa akurat pojechała naszym samochodem na jakieś spotkanie. Wiedziałem, że w naszym ośrodku dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Wiele grup pracowało tamtego dnia przy sufitach drugiego etapu. Mogłem zabrać Gustawa, byśmy razem zobaczyli tą zachęcającą atmosferę, zarazili się trochę entuzjazmem, ale ja miałem ważniejsze rzeczy do roboty, mianowicie zaplanowałem wysyłanie pewnej korespondencji. Gdy Gustaw pojechał, żałowałem po fakcie, trochę jak tamci ludzie w świątyni, którzy obudzili się po fakcie. To jest moja słaba strona. Chciałbym być bardziej wrażliwy na okazje, które Bóg mi stwarza, by korzystać z tego przywileju robienia czegoś dla Chrystusa, bycia tam, gdzie można być zachęconym z przywileju udziału w tym, co On czyni. Jak ten chłopak pod amfiteatrem w Sopocie, gdy zajechały tiry ze sprzętem estradowym, podszedł do menadżera i zapytał, czy może pomóc. Skorzystać z okazji, skorzystać z przywileju, jaki dostaję w tej chwili. Ale ustawmy to zagadnienie w sposób trochę bardziej precyzyjny, usystematyzujmy, jaka zasada tutaj rządzi. Wiara to zaufanie, które wyrazi się w działaniu. Wiara to zaufanie do Chrystusa, do tego, co On mówi, wyrażone w działaniu, jakie podejmuje, by pójść za tym, co mówi. Dojrzała wiara? 100% zaufania, które wyrazi się w 100% posłuszeństwa, oddania, skorzystania z okazji, jakie Bóg stwarza. Okazuje się, że wiara to nie coś, co dzieje się tylko w naszym duchu, w umyśle. To coś, co staje się widoczne na zewnątrz, w czynach. I przykład Marii
zachęca nas do czerpania pełnymi garściami z okazji, do korzystania z przywileju, by zrobić coś dla Jezusa jako wyraz wiary. Bo wszystko, co robimy dla Niego, jest ogromnym przywilejem. Korzystać z okazji, jaka jest teraz, bo za chwilę będzie następna. Jak tu nie zacytować w tym momencie słów z początku Ewangelii Jana, które kiedyś poznawaliśmy, zobaczmy, 16 wiersz pierwszego rozdziału. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. A bardziej dosłownie tłumacząc za grecko-polską interlinią, czy za Biblią Przymierza, które oddają to w sposób jeszcze bardziej właściwy, z Jego pełności myśmy wszyscy wzięli łaskę po łasce. Im bardziej weźmiemy, im bardziej będziemy czerpać, tym bardziej dostaniemy od Boga następną okazję, następną porcję. I możemy pełnymi garściami czerpać i na pewno nie prześcigniemy Boga w tym, że my coś zrobiliśmy i czekamy. Nie, Bóg daje zaraz następną łaskę. Możemy pełnymi garściami czerpać przywilej udziału. Wielkim przykładem jest Maria, jednak człowiek jest, jaki jest. Każdy wybiera, jak wybiera. I czasami te wybory są zupełnie inne. Przeczytajmy ostatnią część fragmentu. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który miał go wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział, zostaw ją, przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. Jak Judasz skorzystał z okazji? Bo on też skorzystał z okazji. Ale nie z przywileju bezgranicznego oddania. Szukał innej okazji, by urwać coś na boku dla siebie. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że był egoistą, który żył dla siebie. Można by to tak trochę humorystycznie powiedzieć, że gdyby Judasz wiedział wcześniej, że Maria wyleje ten olejek drogocenny na Jezusa, to by podstawił swoją buteleczkę, by złapać choć trochę dla siebie. Na szczęście nie wiedział. Ale co nas tutaj najbardziej zastanawia? To, że on był uczniem Jezusa, należał do pierwszej dwunastki. I nawet to mu nie pomogło. Właśnie to zwraca szczególną uwagę, że gdy człowiek dokonuje konkretnych wyborów co do swojego oddania wobec Boga, to nawet Bóg nie przekręca go w inną stronę. Gdy człowiek widzi jakieś wielkie przykłady oddania, to właśnie się w nim ujawnia, jak na to reaguje, jak sam wybiera, jakie ma nastawienie. Czy ma zamiar korzystać z okazji oddania, z przywileju robienia czegoś dla Jezusa, czy wybór odwrotny, do czego ma pełne prawo, każdy z nas ma pełne prawo do takich wyborów i nawet Bóg nie przekręca nas w inną stronę. Bo Bóg dał człowiekowi prawo wyboru, wolną wolę, jak to mówimy potocznie, i człowiek wybiera. Jaka lekcja płynie z tego dla nas? Skoro Bóg nie zmienia na siłę człowieka, to tym bardziej my. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Na co nie mamy wpływu? Na to, że ktoś nie chce żyć dla Boga. Okazją jest raczej dla Niego to, co można zrobić dla siebie, nie dla Boga. Nie mamy na to wpływu, więc nie ma się co stresować. Szkoda nawet jednej myśli żalu, bo nie mamy na to wpływu.
Za to mamy pełny wpływ na własne wybory. A to, co zrobiła tutaj Maria, przez to właśnie Bóg otwiera nam oczy, czym ta niezwykła okazja jest, okazja stwarzana przez Niego. Bo jeszcze tego nie zobaczyliśmy. Dlaczego to jest okazja? Wiemy, że Chrystus jest wielki, Jemu się należy wszystko, co najlepsze, ale dlaczego to jest okazja dla nas? Dlaczego mówimy o przywileju? I to o przywileju, który przewyższa wszelkie inne przywileje, szlacheckie, magnackie. Dlaczego tutaj jest największy przywilej? Możemy zobaczyć to właśnie na przykładzie, czego dowiadujemy się o czynie, jakiego dokonała Maria. Jezus powiedział w wersie 7, namaściła mnie na dzień mojego pogrzebu. Maria skorzystała z okazji, by namaścić go na pogrzeb. Splot wydarzeń był taki, że gdy Jezus umrze na krzyżu, zanim zostanie złożony do grobu, nie zostanie namaszczony, czyli jego ciało nie zostanie zabalsamowane zgodnie ze zwyczajem, odpowiednimi olejkami, ponieważ już zacznie się szabat w piątek, gdy zapadał zmrok, a w szabat tego nie robiono, bo nic nie robiono. Gdy szabat się skończy, kobiety przyniosą olejki do namaszczenia jego ciała w niedzielę rano, ale Jezus już zmartwychwstanie. Dlatego Jezus powiedział, namaściła mnie na pogrzeb. Oczywiście Maria o tym nie wiedziała, nie mogła więc mieć takiej intencji, ale pomimo tego takie znaczenie uzyskało to, co zrobiła. Jaki jest z tego wniosek dla nas? Gdy korzystamy z przywileju oddania wobec Chrystusa, gdy czerpiemy z tego przywileju pełnymi garściami, nawet nie wiemy, nie mamy pojęcia, nie jesteśmy w stanie pojąć, w jak wielkich sprawach uczestniczymy, skoro to są sprawy Boże, Jego wspaniały plan. Dopiero później to wychodzi na jaw, później się ujawnia, jaki wspaniały plan w tym był i jest, w jak wielkich sprawach uczestniczymy. Nie musimy tego wiedzieć, by się w pełni angażować, czerpać pełnymi garściami z przywileju, jaki Bóg nam daje, żeby coś dla Niego zrobić. Ten wielki przywilej, że możemy żyć dla Niego, w każdej minucie swojego życia coś Jemu dawać. Możemy zaufać Jemu, że On ma najlepszy plan. Dlatego właśnie zaangażowanie dla Chrystusa to największy przywilej, jaki istnieje. Większy niż tytuł szlachecki nadawany przez królową angielską. Otrzymał ten tytuł z rąk królowej Charlie Chaplin. Otrzymał go Paul McCartney i wielu innych, ale mój przywilej jest większy. Jest wypełniony niezwykłą zawartością, planem Boga, który posiada pełną wartość i cel niezniszczalny. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale na to mamy. Na ile z tego przywileju korzystamy? Czy będziemy czerpali pełnymi garściami? Czy będziemy brali łaskę po łasce? Im szybciej skorzystamy z jednej łaski, przywileju udziału w czymś, tym szybciej dostaniemy następną. A jaki będzie ostateczny skutek? Zapyta wnikliwy umysł. Jaki jest finał tej przygody? Trzeba tu przytoczyć słowa z drugiego listu do Koryntian 5. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Nie jest wszystko jedno,
ile z naszego przywileju czerpiemy. Ma to wpływ na całą wieczność? Czeka nas nagroda? Zbawienie jest całkowicie z łaski, jest całkowicie darem, na który nie można zasłużyć. Ale gdy to zbawienie już mamy, wtedy jest następna wiadomość. Każdy z nas stanie przed Trybunałem Chrystusa, przed krzesłem sędziowskim Chrystusa, by odebrać nagrodę. Za uczynki dokonane w ciele, to znaczy za życia w ciele, za doczesnego życia. Nie jest wszystko jedno, jakich wyborów dokonujemy po nawróceniu do Chrystusa. Będzie skutek, będzie nagroda. I Bóg nam to precyzyjnie przedstawia, za co to będzie nagroda. Za czyny, ale szczególne. Czyny, które wynikały z wiary, których motorem była wiara. A wiara to zaufanie, które wyrazi się w posłuszeństwie, w działaniu. I za to właśnie będzie nagroda. A więc tą nagrodę też zdobywamy przez wiarę. Tak naprawdę są to czyny, które Bóg wcześniej przygotował. To jest to, co Duch Święty właśnie wykonuje w nas. Czy już wszystko odkryliśmy tutaj, co trzeba? Jeszcze jedna kwestia, o której myślę, że niektórzy z was pomyśleli w trakcie, gdy mówiłem o przywileju życia dla Chrystusa, mianowicie kwestia społeczna. To, jak inni ludzie reagują na nasze wybory. Bo nie żyjemy, nikt z nas, na bezludnej wyspie, ale wśród ludzi. Różnie mogą reagować, zwłaszcza bliscy. Co tu dużo mówić? Czyn Marii spotkał się z krytyką. Krytyka ze strony Judasza. Możemy być pewni, że słowa Judasza były bardzo zniechęcające dla Marii, zwłaszcza, że był jednym z 12, wybranym uczniem. Ona kierowała się sercem, a on ją zgasił. Ale co robi Jezus? Afirmuje to, co zrobiła. Potwierdza, że to jest bardzo dobre i stawia jako wzór do naśladowania. Jakie wnioski z tego płyną dla nas? Jeżeli jesteś osobą, która zamierza czerpać pełnymi garściami z tego przywileju życia dla Chrystusa, potrzebujesz jednocześnie się trochę zahartować, uodpornić na reakcje innych. No, każdy ma prawo do swoich wyborów. I te wybory muszą się ujawnić, również w środowisku chrześcijan. Ludzie nie dokonują wyborów z automatu. Przeciwnie, każdy podąża jakąś drogą. Toczą się w nas różne zmagania. Włączają się różne mechanizmy. Łącznie z tym, który włączył się tutaj u Judasza, że ukrył swoje egoistyczne wybory za wzniosłymi argumentami, jak bardzo troszczył się o ubogich. Ludzi mogą toczyć różne frustracje. Potrzebujesz rozumieć, że nie może być inaczej. Nie żyjemy w cukierkowym, bezproblemowym środowisku, lecz wśród ludzi z krwi i kości, gdzie egoizm ma mniejsze lub większe oddziaływanie na każdego z nas. Potrzebujesz to rozumieć, że wzorce warto wybierać, czerpać selektywnie i naprawdę wierzyć, że chociaż nie masz wpływu na wybory innych ludzi, masz pełny wpływ na swoje i warto zawsze mieć zwrot w stronę wyższych standardów. Ponieważ zniechęcający wpływ niektórych musi istnieć, tym bardziej potrzebujemy patrzeć na to, jak wielki to przywilej, czy wręcz okazja żyć dla Chrystusa,
prawdziwa okazja, za którą stoją konkrety, że tam jest coś lepszego. To nie jest tylko hasło, to jest rzeczywisty, najlepszy plan, Boży zamiar przekładający się na konkrety. Tak jak w przypadku Marii. Ona nie wiedziała i nie zdawała sobie sprawy, w jak wielkim planie uczestniczy. Tak naprawdę Maria przez ten czyn pozwoliła Bogu, by ją wprowadził do grona ludzi, którzy ustawili standardy oddania Jezusowi na takim, a nie innym poziomie. Bo co to znaczy być oddanym Chrystusowi? Jaki to jest poziom? Na jakiej skali? No jestem oddany Bogu, przecież raz do roku robię znak krzyża. Jednak Maria wraz z innymi jeszcze osobami stworzyła skalę, wyznaczyła standardy, co miało przeogromny wpływ na to, co działo się dalej w pierwszym kościele, co to znaczyło być oddanym, wielki wpływ na to, jak chrześcijanie się angażowali i jak Ewangelia dzięki temu się rozprzestrzeniała, jakim był ten najwspanialszy ruch w historii świata, wzór, skala dla innych ruchów, również naszego, dla naszego, dla tego, co my tutaj razem pozwalamy, by Bóg z nas tworzył. Takie czy inne zaangażowanie może być tu i ówdzie krytykowane, ale patrzmy obiektywnie. Jaki wpływ mają te wybory, by żyć dla Chrystusa, na nasze otoczenie, z perspektywy społecznej? Bo ktoś może powiedzieć, to jest podejście szkodliwe, wy jesteście jakimiś szkodnikami dla innych, dla społeczeństwa. A jednak, ale oprzyjmy tą swoją nadzieję na konkretach, dwie obietnice. Pierwszy z Księgi Psalmów, 11 rozdział. Błogosławieństwem prawych wznosi się miasto, usta występnych je burzą. I Psalm 84. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu, przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje. Nie rozwodząc się zbyt długo, taki człowiek staje się powodem pomyślności dla tych, którzy żyją wokół. Ze strony tych, którzy wybierają inaczej, mogą podnosić się różne głosy, tu i ówdzie również w środowisku chrześcijan. Możesz usłyszeć czasem coś zniechęcającego, aż nie bądź fanatykiem, cóż za marnotrawstwo życia, oddanie Jezusowi, jaki uszczerbek dla społeczeństwa, zamiast pracować, to się modlą. Możesz wiedzieć, że to jest raczej mechanizm obronny tych, którzy nie zaufali, że to największy możliwy przywilej. Raczej inne rzeczy są dla nich okazją. Dlatego ty i ja, my wszyscy, patrzymy raczej na to, co powiedział Jezus do Marii w tamtej chwili. A co powiedział? Parafrazując, dobra robota. Każdy z nas jest jak ten chłopak przy bramie amfiteatru. Zajeżdżają wielkie tiry ze sprzętem estradowym. Możesz podejść i zapytać, czy możesz pomóc. Możesz wejść na ścieżkę, która nada twojemu życiu szczególny sens. To jest dzisiejsza ilustracja. A za nią stoi to, że gdy Bóg stwarza okazję, możesz wkroczyć na najbardziej niezwykłą ścieżkę Jego planu i uczestniczyć w rzeczach, których sam byś nigdy nie wymyślił, nie wymyśliła, o których dzisiaj
możemy nie mieć pojęcia, dokąd one prowadzą. Więc miłego przekraczania bramy.